Na rynku w Tykocinie, jednym z najpiękniejszych w Polsce, z oryginalną średniowieczną zabudową, z wyraźnie oddzieloną dzielnicą żydowską, ze wspaniałymi zabytkami odbudowanymi po zniszczeniach wojennych, na środku owego rynku góruje pomnik Stefana Czarnieckiego. Oto i on, dzierżący buławę hetmańską. Stefan Czarniecki żył w latach 1599-1665. A dlaczego jest na rynku w Tykocinie upamiętniony? Dlatego, że za zasługi dla Rzeczypospolitej w wojnie ze Szwecją, z Kozaczyzną i z Moskwą w 1661 roku uchwałą Sejmu Warszawskiego został mu nadany Tykocin jako jego dziedziczna własność. Po prostu dostał to miasto od państwa polskiego, od Rzeczypospolitej. Co uczyniło jego córki jednymi z najlepszych partii w ogóle w kraju, gdyż były te niesamowite bogactwa wiązały się z własnością Tykocina. Stefan Czarniecki odbudował zamek, w którym przed chwilą byliśmy, umieścił w nim swój skarbiec, bo był on zniszczony, ów zamek, po potopie szwedzkim. I jego córki dzięki temu, które wyszły później za Branickich, stały się, jak już mówiłem, jednymi z najlepszych partii w Rzeczypospolitej. Jak widzicie, teraz Stefan trzyma buławę w ręce. Otrzymał buławę hetmańską, czyli hetmana wielkiego koronnego, przepraszam, hetmana polnego, czyli taki dzisiejszy generał brygady, dopiero kilka tygodni przed śmiercią, dlatego że pochodził on ze średniej szlachty i był straszliwie hejtowany przez magnaterię, która wszelkie jego zasługi deprecjonowała i starali się go przedstawić w jak najgorszym świetle wobec króla. Mimo tego otrzymał on w końcu tą buławę, ale kilka tygodni przed śmiercią, jak już wspomniałem. Wcześniej pełnił on bowiem funkcję regimentarza, czyli w dzisiejszym rozumieniu takiego pułkownika, a generała, czyli hetmana polnego, dostał dopiero kilka tygodni przed śmiercią. Dostał też inne zaszczyty. Był wojewodą ruskim, wojewodą kijowskim. W Wikipedii możecie przeczytać wszystkie jego tytuły, jakie miał. Był starostą tykocińskim, czyli zarządcą całego starostwa tego, w którym się teraz znajdujemy. I jego właścicielem oczywiście. Także Stefan Czarniecki oprócz tych wszystkich zasług, które wymieniłem, jego działalność wojskowa polegała głównie na prowadzeniu wojny partyzanckiej. Nie był on bowiem jakimś wybitnym strategiem napoleońskim, ale prowadził tak zwaną szarpaną wojnę, ponieważ jego siły zazwyczaj były słabsze i mniej liczne niż wojska rosyjskie, szwedzkie czy kozackie. Prowadził on wojnę podjazdową, czyli napadał na mniejsze grupy, na przykład maruderów, tabory, artylerię i po kolei takimi gwałtownymi napadami pomniejszał liczbę wojsk przeciwnika, wprowadzając do tego efekt psychologiczny, ponieważ żaden Szwed, Rosjanin czy Kozak nie był w stanie opuścić własnego obozu bez obawy o własne życie, ponieważ wojska Czarnieckiego bez przerwy napadały nawet na najmniejsze patrole czy podjazdy. Także oni wszyscy musieli się kupić w przysłowiowej kupie, gdyż tylko wtedy mieli szansę przetrwania. Jak wiemy, taktyka ta okazała się skuteczna. Myślę, że to byłoby konkluzją naszego spotkania. Czas iść jeść coś. Ogniem i wodą. Nieprzyjaciel się odgrodził i drwi z nas. Mości panowie! Komu Bóg? Komu ojczyzna miła? Za mną! W Tykocinie, najbardziej żydowskim z żydowskich miast w Polsce, jesteśmy w restauracji Villa Regent, w restauracji koszernej. Wzięliśmy dwa specjały kuchni żydowskiej z szacunku dla dawnych mieszkańców tej ziemi. To jest czulent, czyli swego rodzaju gulasz wołowy, ekstremalnie mięciutki, z kaszą pęczak, z fasolą.
niesamowite. To mięso jest takie miękkie, że można je kroić wzrokiem. Na drugim talerzu z kolei znajdują się policzki wołowe. Policzki wołowe. O, zobaczcie, patrzcie. Zobaczcie, jak długo były duszone, że praktycznie bez użycia noża można je ukroić. A policzki muszą się dusić co najmniej 8 godzin, żeby były miękkie. Lepsza. I na deser tradycyjna pascha, którą jem pierwszy raz, z owocami, z jagodami, rodzynkami, malinami, polana sosem z cynamonem, z syropem. Zrobiona jest, ma takie same nadzienie jak dobry bakaliowy sernik. Czyli jest szokująco smaczna. Niech będzie pozdrowiony lud Izraela za to. Larry David. W Tykocinie pod wielką XVII-wieczną synagogą, jedną z najsłynniejszych na świecie, gdzie pielgrzymki z całego świata, hasydów i nie tylko, przyjeżdżają, żeby oddać cześć cadykom oraz innym cudom religii mojżeszowej. Pan lokalny rzeźbiarz, który pracuje tutaj pod muzeum i na żywo wam rzeźbi, zrobił nam figurkę przysłowiowego mickiewiczowskiego Jankiela i przy nas tutaj się podpisał. Ceny nie będę mówił, bo jest szokujące. Po kulach Gruzina. Aha, nagrywasz, dobra. Tam była restauracja Zapiece, którą prowadził Jerzy Bocian razem ze swoją żoną Emilian Kamiński. To tam banda Gruzina ostrzelała wejście do restauracji.